Witam wszystkich serdecznie na naszej poobiedniej sesji. Witam także wszystkich Państwa panelistów. Bardzo dziękuję, że jesteśmy w pełnym komplecie. Jeśli mógłbym prosić slajdy o włączenie. To jest tytuł naszej sesji, nie tylko charytatywnie. Dobrzy Samarytanie dzisiaj. Wszystkie słowa są tutaj ważne, żadnego z nich nie można opuścić. Za chwileczkę dowiemy się dlaczego. Będę pokazywał. Proszę następny slajd. Nasza struktura tej naszej sesji, musimy się bardzo trzymać czasu, bo on jest ograniczony. Najpierw będzie krótkie wprowadzenie z mojej strony, potem zasadnicza część naszego spotkania. To jest taka runda wypowiedzi swobodnych panelistów. Potem będzie dyskusja wspólna, mamy na nią pół godziny czasu. Chciałem powiedzieć, że reguły dyskusji na tej sali, to jest taki wymóg formalny, są takie, że jest tam przy okienku siedzi pan redaktor Tomasz Wiścicki i ktokolwiek chciałby, żeby padło pytanie do uczestników, to tam je u pana redaktora składa. Serdecznie zachęcam do korzystania z tej możliwości. I potem króciuteńkie podsumowanie. Mamy nadzieję, że taką puentę będziemy mogli zaproponować. Więc to jest tak, że dzisiaj wolontariat, można powiedzieć, w pewien sposób robi karierę. Jeśli chodzi o nazwę, jest ona bardzo często używana, czasami nawet nadużywana. My byśmy chcieli mówić o takim wolontariacie, który się kojarzy z zaangażowaniem społecznym i obywatelskim, najlepiej jednym i drugim zarazem. I teraz przypatrzmy się tak w skrócie takim najważniejszym cechom tej formy aktywności, że jest ona dobrowolna. To jest oczywiste, nazwa sama od tego pochodzi. Bez wynagrodzenia, no jeżeli pobieramy pieniądze, to już to wolontariatem czy służbą, czy jakbyśmy tego nazywali, nie jest. Bardzo ważnym elementem, że jest to działanie w jakiś sposób na rzecz potrzebujących. Na przykład bieganie do kserokopiarki z powrotem z materiałami w firmie prawniczej, w której panowie prawnicy i panie prawniczki kasują po 500 zł za godzinę i nie mają czasu kserować, no to nie jest wolontariat, bo to jest taki rodzaj terminowania, żeby samemu kiedyś takie faktury móc w przyszłości wypisywać. Chyba że firma postanowiła pomóc komuś bezinteresownie, reprezentować go w sądzie nie dla zarobku, a wtedy owszem i kserowanie jest formą takiego zaangażowania. W sposób zorganizowany i systematycznie. Albo to jest tak, że się samemu podejmuje pewną aktywność, ale nikt o tym może nawet nie wiedzieć, ale nie jednorazowo, tylko jakoś w sposób taki powtarzalny, cykliczny. Albo jest tak, że my się włączamy jednorazowo w jakąś akcję, ale ci organizatorzy tej akcji dbają o to, że to jest jakieś działanie zorganizowane i systematyczne. Wreszcie przekraczanie własnej prywatności, bardzo ważny aspekt. Jeżeli pomagam swojemu dziecku w odrabianiu lekcji, to nie jestem wolontariuszem, tylko po prostu wypełniam moje obowiązki rodzicielskie. Ale jeżeli znajomemu dziecko w szkole nie najlepiej idzie, ja się w to włączam, nie mam żadnych wobec tego znajomego, żadnych, że tak powiem, zobowiązań do spłacenia, to w tym momencie zaczyna się właśnie to przekraczanie prywatności. Zwróćmy uwagę, że w Ewangelii mamy taki przykład zaangażowania, jakim jest dobry Samarytanin, który bez wątpienia wszystkie te wylistowane elementy spełnia. Jeśli mogę prosić o następny slajd. Chodzi o to, że współcześnie mamy wiele oblicz, wiele twarzy takiego zaangażowania wolontariackiego. Są ci, którzy dosłownie naśladują dobrego Samarytanina i robią dokładnie to, co on. Pomagają najsłabszym i tą formę wolontariatu możemy nazwać wolontariatem służebnym. Ale mamy także wiele osób, które się angażuje, mówiąc o tym, że pracuje społecznie. Nawet nie używa tego słowa wolontariat. Wszyscy, którzy działają w stowarzyszeniach, nawet Polskie Prawo mówi, że aktywność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. I ta praca społeczna czasami to jest tak, że trochę sami dla siebie coś robimy, ale przy okazji zazwyczaj to jest tak, że inni też z tego korzystają. Możemy mieć na przykład stowarzyszeniem piłkarskim, utrzymać jakieś boisko lokalne po to, żeby samemu sobie grać w dobrych warunkach, ale dzięki temu również inni mogą z tego boiska korzystać. My tylko raz na tydzień jesteśmy w stanie rozegrać mecz, a potem stadion jest boisko dopuszczone dla innych. Jest działalność pro publico bono, bardzo ważna forma aktywności,
kiedy nie pomagamy jakiejś jednej konkretnej osobie czy osobom, raczej działamy na rzecz pewnego dobra wspólnego, dobra publicznego. Zasiadamy w jakichś radach, w jakichś ciałach konsultacyjnych, pełnimy różne funkcje właśnie społeczne. Mówimy o tym, że pro publico bono. Bardzo forma taka aktywności, bardzo silna w takim tradycyjnym etosie inteligenckim, że człowiek, który dostał pewne wykształcenie, kompetencje, powinien wykorzystać je również na rzecz wspólnoty, której jest członkiem. Mamy wreszcie taki współczesny rys wolontariatu prozatrudnieniowego. Bardzo wielu młodych ludzi decyduje się pracować bez wynagrodzenia, świadomie, dobrowolnie, ale po to, żeby w ten sposób sprawdzić kompetencje, znaleźć pewne kontakty i w pewnym momencie zamienić ten wolontariat na zatrudnienie płatne. Jest również taki wolontariat tak zwany pracowniczy, gdzie po prostu załogi oprócz tej pracy komercyjnej, takiej zarobkowej dla zysku, co jakiś czas w jakimś rytmie podejmują pewną pracę społeczną. Czasami nawet dosłownie na zewnątrz tego swojego biura, ale wspólnie razem jako taka załoga z przedsiębiorstwem. Mówimy wtedy o tym, że jest to wolontariat pracowniczy. Wreszcie mamy akcję społeczną, ruchy obywatelskie. Wszystkie takie sytuacje, kiedy coś się dzieje nagle, to są takie niespodziewane, wybucha dynamika pewnego protestu, jakiegoś zaangażowania. Niektórzy poprzestają na takich jednorazowych protestach, a niektórzy próbują temu nadać pewne ramy. Widzą pewną potrzebę, żeby doprowadzić rzecz do jakiegoś prawidłowego końca. To są wszystko różne oblicze wolontariatu. Jeśli mógłbym prosić o następny slajd. I można sobie zadać pytanie. I to jest kluczowe pytanie dla tej sesji. Co się dzieje z tym naszym zaangażowaniem właśnie takim społecznym? Z jednej strony ono nabiera pewnej dynamiki, ono się trochę, można powiedzieć, dywersyfikuje, są właśnie coraz to różne pomysły, jak takie działania można prowadzić, a jednocześnie następuje trochę czasami takie rozmycie tej idei wyjściowej, takie trochę utrata pewnej misyjności. Czasami nawet ten wolontariat jest taki już nie do końca chciany. Są niektórzy, którzy mówią, dlaczego to właśnie w takiej formule, a może by zapłacić. To tutaj różne rzeczy się dzieją. Nasze pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby z jednej strony się ten wolontariat rozwijał w tych swoich różnych formach, różnych obliczach, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a jednocześnie, żeby nie zagubić tego, co jest najważniejsze, co jest jakąś podstawą, co jest elementem pewnej tożsamości, tym właśnie rysem społecznym i obywatelskim. Jak działać, najkrócej rzecz biorąc, po samarytańsku, choć niekoniecznie prowadząc po prostu działalność taką tradycyjną, charytatywną, czyli robić tak jak dobry Samarytanin, a niekoniecznie to samo, co ten dobry Samarytanin. To jest pytanie. No i to pytanie zamieniamy to, jacy są nasi współcześni ci dobrzy Samarytanie, bo osoby, które zaprosiliśmy tutaj do udziału w tej dyskusji, sami są zaangażowani społecznie i też reprezentują pewne inicjatywy, które właśnie takie oblicze mają. To są bardzo różne inicjatywy. Myśmy tutaj starali się właśnie, żeby dać przedstawicieli bardzo różnych form tego społecznego, obywatelskiego zaangażowania. A jednocześnie mamy taką nadzieję, że wypowiadając się o tych swoich doświadczeniach, znajdziemy pewien element taki wspólny w tej ogromnej różnorodności. I chciałbym oddać już głos w tej chwili Państwu panelistom. Witam wszystkich serdecznie. Jako pierwszy tutaj może byśmy po prostu poszli tak po kole, tak jak siedzimy. Zaczniemy od księdza Andrzeja Augustyńskiego, który reprezentuje, jest liderem Stowarzyszenia Siemacha. Bardzo proszę wszystkich Państwa, tak żeśmy się umawiali o tą dyscyplinę czasową. Ja będę miał taką karteczkę, którą dyskretnie nie mogę jej pokazać, bo takie warunki, że to wszystko widoczne, ale gdyby na 2 minuty przed będę pokażę, to znaczy, że jeszcze zostały 2 minuty. Bardzo chciałbym, żeby też czas na dyskusję został. Bardzo proszę. Pytania, które myśmy tak zadali wcześniej, proszę, żeby to było mówienie i o inicjatywie, ale też w taki ludzki sposób, w taki wymiar osobisty. One dotyczą takich trzech sfer. Po pierwsze, jaki jest rys tego zaangażowania w tej inicjatywie, którą współtworzyliśmy, w której liderujemy, w którą jesteśmy zaangażowani? Jaka była moja osobista droga do tego zaangażowania, tak jak ten Samarytanin gdzieś tam zmierzał, po drodze kogoś spotkał, być może gdyby gdzie indziej zmierzał, kogoś innego by spotkał i to wszystko by wyglądało inaczej. Jaka była ta moja droga do tego zaangażowania i jaką widzimy, dostrzegamy pewną wartość dodaną, społeczną, obywatelską, z propagowania tej właśnie formy aktywności? Bardzo proszę.
tok. Nacisnąłem przycisk tok. Proszę Państwa, ja nazywam się Andrzej Augustyński, w związku z tym przyzwyczaiłem się do tego już w szkole podstawowej, że jestem pierwszy wzywany do odpowiedzi. Chciałbym Państwu najpierw powiedzieć kilka zdań, naprawdę będzie kilka zdań o tym, czym jest Siemacha. Siemacha to jest nazwa, którą należy skojarzyć z osobą księdza Kazimierza Siemaszki, misjonarza działającego w Krakowie w XIX wieku, pochodzącego z Litwy, z okolic Wilna, który przybył do Krakowa i krótko po tym, jak został księdzem, rozpoczął działalność wychowawczą. Rozpoczął ją w 1886 roku, wtedy, kiedy Niemcy skonstruowali pierwszy samochód, a Amerykanie wyprodukowali pierwszą butelkę Coca-Coli. Mówię o tym dlatego, że obok tych wynalazków w roku 1886 roku w Krakowie wynaleziono wychowanie rówieśnicze, czyli potencjał, jaki kryje się w relacji pomiędzy ludźmi w tym samym wieku, młodymi ludźmi w tym samym wieku. Odkryto siłę wzajemnego oddziaływania i postanowiono z tej siły uczynić pewną metodę wychowawczą, o której chciałbym w dalszej części powiedzieć. Współcześnie, czyli dzisiaj, Siemacha to organizacja, która działa w trzech obszarach: wychowania, sportu i terapii. Całkiem niespodziewanie, czy nie do końca spodziewanie, odkryliśmy, że połączenie tych trzech elementów może odbywać się z korzyścią dla każdego z nich. Wychowanie zyskuje ten niezwykle ważny instrument, jakim jest sport, ale także zaplecze terapeutyczne. Sport wraca do swoich korzeni wychowawczych i staje się nie tylko instrumentem służącym promocji marek albo zarabianiu pieniędzy, ale tym, czym w założeniach być powinien. I wreszcie terapia wychodzi z jakichś zakamarków, wstaje z kozetki i staje się być instrumentem, i staje się instrumentem praktycznym, który kooperuje z tymi dwoma wymiarami, jakim jest wychowanie i sport. Udało nam się w Krakowie w dużym obiekcie, dużym to znaczy takim, który ma 6000 metrów kwadratowych, nowym, wybudowanym przez miasto na terenie Nowej Hucie, na terenie Nowej Huty, te trzy elementy skomponować i spowodować, żeby współdziałały skutecznie. Gdy chodzi o liczby, to jest organizacja, która prowadzi 26 placówek różnego typu na terenie prawie całej Polski, głównie Polski Południowej, i zatrudnia 370 osób. I na tym poprzestanę, nie będę kontynuował opowieści o tej organizacji, ponieważ organizatorzy zastrzegali, żeby tego też nie robić, ale celowo to wprowadzenie, żeby powiedzieć, że to jest organizacja, która bazuje na osobach zatrudnionych, którym płaci za pracę. Myśmy mianowicie od początku mieli przekonanie, że nie da się zbudować organizacji wychowawczej bazującej na wolontariuszach. Że tak jak nie da się poprowadzić dobrego szpitala w oparciu o wolontariat, tam muszą pracować fachowcy, zawodowcy, ludzie, którzy z tego też żyją, tak wychowanie, które często niesłusznie jest traktowane jako zajęcie dla ignorantów albo dla tych, którzy niekoniecznie zbyt wiele na ten temat muszą wiedzieć, no, co trzeba, żeby się zaopiekować dziećmi, czy czegoś im tam nauczyć. Musi być także współcześnie, zwłaszcza kiedy stajemy w obliczu bardzo poważnych wyzwań, traktowane jako zajęcie dla ludzi, którzy się na tym po prostu znają. I dopiero w tym kontekście, w kontekście dobrze działającej, ustabilizowanej instytucji, świadomej swoich celów i swoich zasad, mogą pojawić się wolontariusze. Idę skrótem, bo to konieczne. W naszym przypadku tymi wolontariuszami są głównie nasi wychowankowie. Ponieważ to duże środowiska wychowawcze, liczące setki osób, 200-300 osób, to placówka dzienna dla młodzieży, to staramy się spośród tego grona wyłonić co najmniej kilkadziesiąt, na których oparta jest cała konstrukcja takiej placówki. Oni, ci młodzi ludzie, i to jest właśnie teza o wartości wychowania rówieśniczego, stają się podstawą transmisji norm, przekazu zasad, stabilności tej placówki. Odkryliśmy to na początku funkcjonowania
pierwszej placówki, którą otworzyliśmy w 1993 roku, kiedy okazało się, że koledzy i koleżanki, jak deklarowali respondenci zrobionej przez nas wówczas ankiety, są najważniejszym wymiarem funkcjonowania placówki. To znaczy, że im ufają najbardziej, najczęściej, tak przynajmniej deklarowali. Zresztą teza to niepopularna i nierozpowszechniona, ale naukowo udowodniona, że w okresie dorastania młody człowiek ufa najbardziej i najwięcej czasu chce spędzać ze swoimi rówieśnikami. Większość z nas, dorosłych, szczególnie tych, którzy reprezentują instytucjonalny świat wychowania, ma skłonność do traktowania tego zjawiska z dezaprobatą. Ja natomiast uważam i jestem o tym przekonany wskutek zgromadzonych doświadczeń, że z tego można uczynić potencjał, a wręcz zasadę działania. Moja własna droga do zaangażowania, jeśli Państwo pozwolicie, skwituje to bardzo krótko. Jako student teologii przyznam, że trochę się nawet nudziłem. Studiowałem w latach 1982-88 w Krakowie. Były to nie najlepsze czasy dla naszego kraju. Poszukiwałem dodatkowej aktywności. Zupełnie przypadkiem znalazłem się, rzecz jasna, w PRL-owskim domu dziecka. Dużym, w sumie nieźle funkcjonującym jak na ówczesne standardy, ale tam właśnie odkryłem, że w domu dziecka w zasadzie nie ma sierot. Że są to dzieci, które gdyby zapewnić im pewien rodzaj pomocy, dodatkowej obsługi czy dodatkowej oferty, w tym domu dziecka nie musieliby się znaleźć. Tak pojawił się pomysł na to, aby później już w okresie mojej działalności duszpasterskiej na bazie tego doświadczenia zbudować instytucję, która dałaby wsparcie młodym ludziom pozbawionym dostatecznego oparcia w swoim środowisku domowym, ale żeby to miało rozmach, skalę, jakość, żeby ta oferta była odpowiednio skomponowana. Pytanie o wartość dodaną, o to, co mogłoby stanowić tezę i mieć znaczenie uniwersalne dla wielu innych, którzy chcą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chrześcijaństwo może inspirować do tego, żeby dobrze działać na rzecz innych ludzi. Dla nas niezwykle ważnym odkryciem stało się doświadczenie jakości, jakości oferowanych usług. Dostarczanie rzeczy, które dają tym, którym je dajemy, przekonanie o tym, że ktoś, kto je oferuje, wysilił się. Mam na myśli początki naszej działalności, kiedy zetknęliśmy się z tak zwanym światem świetlic, gdzie, przepraszam za to, co powiem, emerytowana nauczycielka, mając do dyspozycji stół do ping-ponga i słabej jakości telewizor, próbowała ogarnąć jakąś gromadkę dzieci i spowodować, żeby odrobiły lekcje albo zjadły drożdżówki z herbatą. My mieliśmy przekonanie o tym i z czasem to przekonanie wzrastało, że kontekst wychowania, jakim są stare komputery, które bank przekazał, albo zużyte meble, albo jakikolwiek tego typu sprzęt, jest najgorszym z możliwych sygnałów, jaki można przekazać. Sygnał, który mówi, na nic lepszego nie zasługujesz. W związku z tym jakość jest sposobem na okazywanie szacunku. A jakość tego, co oferuje się drugiemu człowiekowi, z całą pewnością jest postulatem, który płynie z chrześcijańskiego doświadczenia. I wreszcie ostatnia rzecz, na tym poprzestanę, to wartości społeczne. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność, koncentrowaliśmy się bardzo na dostarczeniu tej pomocy, powiedziałbym, materialnej. Pomocy, która koncentrowała się na tym, żeby dzieci dostały jeść, żeby były odpowiednio ubrane, czyste i tak dalej. Wiecie Państwo doskonale, o czym mówię. Ale w jakimś momencie, kiedy postawiliśmy pytanie o to, dlaczego przychodzisz do Siemachy, dlaczego korzystasz z oferty tej organizacji, odpowiedź nas poniekąd zaskoczyła. Mianowicie oni mówili, bo tu mam kolegów, koleżanki, bo tu mam środowisko, z którym się identyfikuję, bo tutaj jest zaufanie,
bo tutaj mogę się z kimś zaprzyjaźnić, bo tu mogę z kimś szczerze porozmawiać. A więc odpowiadając na pytanie, dlaczego wskazywali na wartości społeczne, wskazywali na więzi. Mówiąc innym językiem, można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że mówili o wartości wspólnoty. To doświadczenie stało się czymś niezwykle cennym, ponieważ oferta, którą przygotowywaliśmy później, którą przedstawialiśmy młodym ludziom, która zawsze zakładała dobre narzędzia, która chciała być innowacyjna i odpowiadać na ich zapotrzebowanie, uwzględniała to, że koniec końców, choć ważne jest to, że grają, malują, rysują, uprawiają sport, znają się na multimediach, to że celem podstawowym tej działalności jest tworzenie więzi, jest dostarczanie wartości społecznych. I na koniec, że to doświadczanie wartości społecznych jest największym kapitałem, jaki mogą dostać w dalszą drogę. Kiedy śledziliśmy kariery wielu ludzi, także naszych wychowanków, okazywało się, że umiejętności społeczne, umiejętności komunikacyjne były największym potencjałem, który sprawiał, że w życiu odnosili sukces. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był przykład takiej inicjatywy dobrze zorganizowanej, osadzonej, ciągłej, a teraz przykład akcji ad hoc podjętej w wyniku takich, a nie innych decyzji władzy publicznej, z którymi obywatele zgodzić się nie chcieli. Bardzo proszę. Na początku pozwólcie, że się przedstawimy. Moja żona Krystyna, Andrzej Bula. Przyjechaliśmy z Rudy Śląskiej. Mamy trójkę dzieci. Jesteśmy koordynatorami akcji Ratuj Maluchy. Akcja Ratuj Maluchy powstała jako sprzeciw, bunt przeciwko ustawie decyzji Ministerstwa Edukacji o obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Dotychczas ten obowiązek szkolny był dla siedmiolatków. Mamy trzy córki, starsze dwie poszły do szkoły jako sześciolatki, jako siedmiolatki. Natomiast najmłodsza urodziła się w grudniu i musiałaby pójść do szkoły jako 5 lat i 9 miesięcy, jako taki mały człowiek. Z żoną nie wyobrażaliśmy sobie, jak taki mały człowiek może z tą torbą iść do szkoły. Podobnie nasi znajomi rodzice i nauczyciele byli tą ustawą najzwyczajniej przerażeni. Ale ogólna opinia była wśród rodziców taka, cóż my możemy właściwie w tej sytuacji zrobić? I w Gościu Niedzielnym ukazał się artykuł, w którym rodzice znaleźli sposób na to, że można to zmienić. Państwo Karolina i Tomasz Elbanosty wymyślili, że można złożyć 100 tysięcy podpisów własnoręcznych do Sejmu, aby Sejm ponownie rozpatrzył tę ustawę. I razem z żoną podjęliśmy decyzję, że musimy się w to zaangażować. Skontaktowaliśmy się z państwem Elbanowskimi i okazało się, że najważniejszą sprawą jest powiadomienie jak największej ilości osób, że jest w ogóle taka inicjatywa, bo rodzice po prostu nie wiedzieli, uważali, że sprawa jest zamknięta. W pierwszej kolejności wysłaliśmy maile do wszystkich osób, które zadeklarowały poparcie w internecie, a także do wszystkich naszych znajomych. Słuchajcie, jest lista, trzeba wydrukować listę, zebrać podpisy i przekazać kolejnym znajomym. Mieliśmy na to 3 miesiące od momentu złożenia dokumentu w Sejmie, więc czasu nie było za dużo. Pierwszym pomysłem, jak trafić do szerszej grupy osób, to był artykuł znowu w Gościu Niedzielnym, który opisywał właśnie akcję naszego stowarzyszenia i wymyśliliśmy, że dobrze by było powiadomić o tym proboszczów. W końcu w wielu miejscowościach parafie to jest takie centrum życia lokalnego i chcieliśmy tylko, żeby proboszcz powiedział w ogłoszeniach duszpasterskich, że jest taka inicjatywa, żeby rodzice zajrzeli na konkretną stronę internetową. Kolejnym miejscem to były przedszkola, żeby też do tych rodziców dotrzeć, bo właśnie w przedszkolach to się skupiały osoby, które były problemem najbardziej zainteresowane.
Największym problemem było, jak właśnie dotrzeć do tych ludzi. I tutaj kolejni rodzice zgłaszali się, tak, my chętnie się włączamy w akcję, proszę nam powiedzieć, co mamy robić. Więc wymyśliłyśmy z kilkoma mamami właśnie akcję wyszukiwania adresów mailowych, co jest dosyć trudną i czasochłonną sprawą. Więc najpierw właśnie były te maile do parafii, później do szkół. I była to niestety praca w godzinach nocnych, jak nasze dzieci poszły spać, bo wiadomo, rodzice to są ludzie bardzo zajęci. Praca albo szukanie pracy, często studia, dom, obowiązki, więc to nie jest tak, że się nudzimy i nie mamy co robić, tylko po prostu próbujemy jak najlepiej nasz czas zagospodarować. No i po tej pierwszej akcji właśnie wysyłania tych maili zaczęli się do nas sami rodzice zgłaszać z różnymi pomysłami. Takim bardzo mocnym akcentem był dla nas list jednej mamy, która właśnie informowała nas też o tym, że w tej ustawie zostaną strasznie pokrzywdzone dzieci wymagające specjalnej troski, czyli takie dzieci, które na przykład miały jakieś problemy okołourodzeniowe i miały zapewnioną rehabilitację taką specjalistyczną do momentu rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. Czyli tym samym skracało się tym dzieciom o rok tą edukację, tą rehabilitację, co miało na pewno miało mieć wpływ na ich dorosłe życie, bo w tym wieku ta rehabilitacja jest bardzo ważna. No i znowu poszły maile do tych instytucji, które się tą rehabilitacją zajmują. Bardzo aktywni byli również ojcowie, więc to nie była tak tylko, że akcja mamy, że mamy się zaangażowały. Ojcowie już byli bardziej radykalni. Poszli do gazety, do wójta, często tworzyli program, strony internetowe i właśnie na tych portalach umieszczali wszystkie informacje. Kolejne propozycje już rzeczywiście zaczęły takie lokalne spływać od rodziców. Słuchajcie, u nas w mieście jest jakiś festyn, jakieś targi, może byśmy tam mogli zbierać. Prosili nas o kontakt z innymi rodzicami, którzy zadeklarowali poparcie dla akcji, żebyśmy się pomogli im jakoś skontaktować i ci rodzice po prostu sami wymyślali, gdzie jeszcze można te podpisy zbierać. Takim mocnym dla mnie akcentem było to, że ci rodzice później pisali do nas maile, że oni nigdy w życiu żadnej takiej działalności nie prowadzili, że mieli obawy, jak tu pójść do prasy, z redaktorem rozmawiać, jak tu wyjść i coś ludziom zaproponować, ale przełamywali się, bo wiedzieli, że robimy to dla dobra naszych dzieci. Efekt akcji to było zebranych w ciągu 3 miesięcy 350 tysięcy podpisów. Pod tą ustawą, która wymagała, która pozwalałaby rodzicom samym decydować o wieku rozpoczęcia szkolnej edukacji. Było to na tyle istotne, że rząd już nie mógł uważać, nie mógł twierdzić, że wszystkie szkoły są super przygotowane, ale przychylił się do tego, do tej akcji naszej i już w tej chwili przesunął obowiązkową edukację szkolną o 2 lata. Natomiast my w dalszym ciągu uważamy, że dziecko 6-letnie jest do szkoły bardzo rzadko gotowe. Powinno ten czas spędzać w przedszkolu, ponieważ tam może się i bawić, i uczyć. Natomiast to rodzice wiedzą najlepiej, co jest dla ich dziecka najlepsze. I złożyliśmy właśnie ten wniosek w Sejmie, który w tej chwili czeka na rozpatrzenie. Kolejną inicjatywą właśnie, którą zainicjowaliśmy jako stowarzyszenie, to było w momencie, jak ustawa miała być czytana w Sejmie, żeby rodzice pisali o tej akcji do posłów, żeby informowali, że to jest naprawdę ważna akcja społeczna. I znowu rodzice się zmobilizowali, wysłali 125 tysięcy maili do posłów. Generalnie w tej chwili ustawa czeka na rozpatrzenie, natomiast my widzimy ogromne znaczenie tej całej akcji w życiu społecznym. Przede wszystkim rodzice poczuli, że nie są jakimiś pojedynczymi osobami, że jest nas więcej, że mamy wszyscy te same problemy i że mogą się zwrócić z różnymi sprawami do stowarzyszenia, które ich reprezentuje, bo my jesteśmy finansowani wyłącznie przez składki rodziców, a nie my nie lobujemy na rzecz żadnej instytucji, tylko realnie mówimy o problemach, nagłaśniamy problemy i pomagamy ludziom się zjednoczyć, połączyć siły, aby wspólnie mogli coś zrobić w obronie praw i rodziców, i dzieci. Dziękuję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Teraz pani Joanna Święcicka, która reprezentuje Klub Inteligencji Katolickiej, takie właśnie etosowe zaangażowanie społeczne polskiej inteligencji. Jeśli czasami mówimy, czy jeszcze inteligencja istnieje, to właśnie dlatego, że coraz trudniej o tą formę zaangażowania. Bardzo proszę. Tak, więc jest włączone. Tak, jestem członkiem Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i pełnię tam funkcję prezesa. To, że mam mówić na temat etosu obywatelskiego, to wymaga troszkę może takiego rysu historycznego naszej, tego stowarzyszenia, które reprezentuję. W ogóle co to jest inteligencja? Dlatego, że to słowo ma wiele różnych znaczeń, ale to znaczenie, które dla nas jest istotne, pojawiło się w piśmiennictwie w XIX wieku. To jest szczególny typ zaangażowania społecznego. Pierwszy raz o inteligencji pisał Karol Liber w 1844 roku i ja tu przeczytam taką definicję, pierwszą, jeszcze niepełną. Inteligencję stanowią ci wszyscy, co troskliwsze i rozleglejsze, odebrawszy po szkołach wyższych wychowanie, stają na czele narodu jako uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi zgoła, którzy mu przewodzą wskutek wyższej swojej oświaty. To było takie pierwsze, trochę roszczeniowe, może trochę roszczeniowa definicja. Potem ona się zmieniła i nabrała bardziej romantycznych, takich w okresie romantyzmu, takich swoich kolorów. Otóż definicja ta już taka bardziej mi odpowiadająca jest taka. Od swoich członków, by móc ich nazywać inteligencją, społeczeństwo wymaga miłości ojczyzny. Wyraz ten ma jakieś duchowe, niezmierzone okiem ramiona. I właśnie ci ludzie o takim typie zaangażowania społecznego i takim poczuciu misji byli tymi, którzy wzięli udział w powstaniu styczniowym i też oni zapłacili, właśnie ta klasa zapłaciła największą cenę za to powstanie, bo oni byli zesłani gdzieś tam na Syberię albo polegli w dużej części. Ostatecznie inteligencja to jest powiązanie wykształcenia z obowiązkiem służby narodowej i społecznej. I to jest ta definicja, która leżała u podstaw powołania klubów inteligencji katolickiej. W tym sensie ta inteligencja była wtedy, to znaczy w roku 56 rozumiana. Oczywiście w okresie międzywojennym też i przed I wojną światową i w okresie międzywojennym inteligencja odgrywała dużą rolę. O roli inteligencji, o jej przedstawicielach jest wspaniała książka Bogdana Cywińskiego Rodowody niepokornych. Otóż w roku 56, kiedy katolicy mogli korzystać z pewnego rodzaju otwartej na chwilę furtki, powstały pierwsze kluby inteligencji katolickiej. Z tym, że jeśli chodzi, taki rodowód inteligencki tutaj przedstawiłam, natomiast jeśli chodzi o katolicyzm, to mi się wydaje, że nie można przecenić roli środowiska Lasek, roli matki Róży Czackiej i księdza Korniłowicza, Antoniego Marylskiego, którzy stali też u podstaw formacji duchowej chrześcijańskiej, ludzi, którzy powołali kluby inteligencji katolickiej do życia. Po 56 roku ludzie związani z klubami inteligencji katolickiej angażowali się i działali na rzecz zmiany najpierw oblicza tego ustroju, który był, a w końcu kompletnej przemiany ustrojowej w Polsce. A oprócz tego prowadzili również działalność formacyjną i nieodłącznie z nią związaną formację, działalność charytatywną. W tej chwili w warszawskim KIK-u działają takie sekcje jak Sekcja Pomocy, Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie i tego typu sekcje, które zajmują się pomocą bądź współdziałaniem z innymi ludźmi. Jednak najważniejszym pomysłem naszych ojców założycieli było to,
i takim ogromnym ich osiągnięciem było powołanie do życia sekcji, które zajmowały się formacją obywatelską, ale w ogóle formacją dzieci i młodzieży. W tej chwili są to głównie takie, głównie to jest sekcja rodzin, która skupia i zajmuje się formacją ponad 400 dzieciaków, dzieci, znaczy nie tylko małych dzieci, ale to są dzieci od powiedzmy 9 roku życia do 16, 17, kiedy przechodzą już do innego typu działalności. Ale jeszcze oprócz tego jest sekcja żeglarska, sekcja Santa Maria. I sekcja wigierska. Także duża grupa dzieci jest pod opieką naszych wychowawców. I fantastyczny jest sposób, w jaki te dzieci są formowane, dlatego że dzieci w sekcjach są formowane przez wychowanków już poprzednich lat. Także jest taka ciągłość, jest przekazywanie doświadczeń. Dzieci, które ukończyły 16-17 lat, część z nich już uformowana w tym duchu takiej misji dla innych, angażuje się jako wychowawcy następnych pokoleń. Także jest tutaj taka ogromna ciągłość. Co więcej, to co jest bardzo ważne, jest bardzo duża współpraca z rodzicami. Ta formacja dzieci polega na stopniowym przekazywaniu dzieciom odpowiedzialności i poczucia wspólnoty, czy obowiązku, czy misji w stosunku do innych. Także oczywiście to jest bardzo trudne, ale wychowanie dużej liczby dzieci w takim duchu owocuje tym, że co roku spośród tych dzieci znajdują się ludzie, którzy angażują się bądź w klubie u nas, bądź bardzo często poza klubem w różnego rodzaju działalność charytatywną. Co mogę powiedzieć o jakim cudem ja tam trafiłam do klubu? Otóż w pewnym sensie poprzez moje dzieci, które zaczęły tam uczestniczyć i widziałam, jak bardzo one się zmieniają i jak bardzo dużo daje im nie tylko samo bycie z innymi dziećmi, ale co ważniejsze, jak bardzo one się zmieniały w momencie, kiedy same stawały się wychowawcami dla innych dzieci, dla młodszych. Jak nagle to uczyło ich takiego poczucia odpowiedzialności, które owocowało potem i na studiach, i później w życiu rodzinnym. I w tej chwili jest... No wtedy sama zaangażowałam się bardziej w działalność w klubie, który znałam z czasów jeszcze lat, od roku mniej więcej 69, kiedy Klub Inteligencji Katolickiej był takim ośrodkiem, taką oazą, w której można było wyrażać swoje opinie i dzielić się myślami, które gdzie indziej były źle widziane. Jakie są te efekty tej działalności? Otóż sytuacja jest taka, że efektem tego naszego, tej formacji jest coraz większa grupa ludzi, którzy już po skończeniu swojej działalności w grupach angażują się w różnych miejscach, w różne działania, tak by tę swoją inteligenckość realizować i tę potrzebę służenia innym, bo to jest bardzo ważne, by tak wychowywać dzieci, własne albo cudze, żeby one czuły potrzebę jako część swojego życia, sens swojego życia, oprócz oczywiście życia zawodowego, rodzinnego, żeby to, co mogą, dawać, angażować na rzecz innych. I tak nasi absolwenci, czy absolwenci naszych grup kikowskich angażują się w takich działaniach pozarządowych, jak Stowarzyszenie Klon Jawor, Akcja Humanitarna. Wielu spośród nich realizuje się w administracji państwowej bądź samorządowej, w misjach w Afryce, w Indiach. Angażowali się we wspieranie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Jeżdżą na Białoruś. Oni nie pracują już, niekoniecznie pracują dla klubu, ale niosą tę inteligenckość poza klub. To może tyle. Bardzo dziękujemy.
Pana Konrada Tarnopolskiego przedstawiać nie trzeba. Strojem sam się przedstawił ruch harcerski. Szanowni Państwo, na początek może taki mały sondaż. Kto z Państwa był harcerzem? Jak widzę, jakby dla części z Państwa harcerstwo nie jest obce, więc będą na pewno wiedzieli, o czym mówię. Ale na pewno każdy z Państwa spotkał się kiedyś z bohaterami Kamieni na Szaniec. Ja chciałbym o harcerstwie powiedzieć poprzez jeden mit krążący o harcerstwie i dwa stereotypy. Najpierw jest taki mit, nazwę to mit małego powstańca. To znaczy harcerstwo, które zeszło do konspiracji, szare szeregi, prowadziło różne akcje bojowe. No i znamy ten pomnik małego powstańca. Natomiast jakby umyka trochę cel działania harcerzy w okresie okupacji, ten taki bardzo ważny okres dla harcerstwa, ale umyka cel i tak naprawdę większość działalności nie polegała przecież na akcjach bojowych. Jakby tutaj celem harcerstwa konspiracyjnego było wychowanie tych młodych ludzi, tak? Wychowanie młodych harcerzy w tym trudnym okresie okupacji. I tutaj harcerze mieli różne akcje, różne programy w czasie okupacji. Był program Dzisiaj, Jutro, Pojutrze. W tym trudnym czasie harcerze myśleli o tym, co będzie, kiedy Polska zostanie wyzwolona, co będzie po wojnie. Organizowane były kursy instruktorskie, kursy szkoleniowe, harcerskie kursy, które właśnie uczyły różnych umiejętności. Oprócz tego każdy harcerz, każdy uczestnik szarych szeregów miał obowiązek uczestniczenia w tajnych kompletach, tak? Czyli też nastawienie na samokształcenie, nastawienie na wykształcenie. Harcerze mieli być ludźmi wykształconymi. Też był taki program realizowany opieki osób niezrzeszonych, to znaczy młodzież w czasie wojny jakby była pozostawiana sama sobie. Rodzice walczyli o to, żeby przeżyć, tak? Żeby zdobyć pożywienie, żeby nie dać się zastrzelić, zabić. Natomiast Niemcy zamknęli większość szkół w Polsce. I ta młodzież bardzo szybko podlegała degeneracji. Harcerze mieli za zadanie organizować im turnieje jakieś sportowe, żeby te dzieci miały jakąś propozycję na swoich podwórkach, na osiedlach. To jest taki jeden, to jest pierwszy mit. Teraz stereotyp. Stereotyp harcerzy, którzy stoją przy zniczach. No w 2010 roku w okresie żałoby bardzo dużo osób chwaliło harcerzy za to, że stali, właśnie układali te znicze, kwiaty. To łatwo było pokazać w mediach. Natomiast no, mam nadzieję, że zdajecie sobie Państwo sprawę, że to jest jakby wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę ten patriotyzm, przywiązanie do ojczyzny, do pewnych wartości jest realizowany w programie na zbiórkach, na rajdach, na obozach. Czyli no, tego to trudno pokazać, tego nie widać, a to jest tak naprawdę najważniejsze. To jest jeszcze taki dosyć pozytywny stereotyp tej służby takiej alertowej, tych różnych sytuacjach takich kryzysowych. Jest taki gorszy stereotyp harcerzykowatości, krótkich spodni, harcerzy w krótkich spodniach. Tu często politycy się posługują takim sformułowaniem, chcąc kogoś właśnie poprzez ten stereotyp, co mówią. To znaczy, że harcerstwo to jest zabawa, to jest coś, co nie ma żadnej wartości tak naprawdę. To jest jakaś infantylna zabawa małych dzieci. No tymczasem, jak jest? Jakby tutaj celem harcerstwa od początku było wychowanie człowieka, wychowanie młodego człowieka, wychowanie na obywatela. Harcerstwo powstało jeszcze przed I wojną światową, kiedy Polska była pod zaborami, to też Państwo na pewno wiecie. I tutaj już wtedy właśnie myślano o tym, że harcerz musi brać odpowiedzialność za siebie, za swoje otoczenie. Bardzo taki istotny, ważny zakres to służba Bogu, ludziom i ojczyźnie, tak? Czyli właśnie ten wymiar i horyzontalny, i wertykalny służby harcerskiej. Też wymiar braterstwa, tak? Braterstwa między harcerzami.
To wszystko zapisane i realizowane było w prawie przy życzeniu harcerskim. No i dalej jest. Harcerstwo dalej istnieje oczywiście. Zresztą, jak widać. A jak to się dzieje w praktyce? Jak to wychowanie do służby, do ofiarności, w jaki sposób jest realizowane? Otóż harcerze zdobywają stopnie i sprawności. To znaczy tutaj wiedza, podstawa i umiejętności są sprawdzane i harcerze zdobywają kolejne szczeble w swojej drodze harcerskiej. Już małe zuchy uczą się zasad demokracji, zasad podejmowania wspólnie decyzji, pewnych poszukiwania jakichś rozwiązań poprzez rady gromady, rady drużyny. Następnie harcerze w podstawówce od 4 do 6 klasy już też pracują w zastępach. Uczą się pracy w małych grupach. Podczas gdy w szkole nastawienie jest na pewien indywidualizm kształcenia, znaczy indywidualizm pracy w szkole, tak? Każdy zajmuje się sobą, swoją ławką, swoim zeszytem. W harcerstwie się uczy pracy w grupach. No pytanie, co będzie przydatne w życiu zawodowym. Wydaje mi się, że większość osób pracuje w jakiejś grupie. Rzadko się pracuje samodzielnie, indywidualnie tylko. Z reguły w jakichś zespołach. To jest według mnie ważna umiejętność. Następnie już gimnazjaliści i licealiści biorą odpowiedzialność nie tylko za siebie podczas tych różnych wyjazdów organizowanych, zbiórek i tak dalej, ale też za innych ludzi, za młodszych harcerzy, za zuchy. No, tutaj harcerstwo pomaga tak naprawdę wychowywać ludzi nie tylko na konsumentów, ale na obywateli, według mnie. A ta pozioma struktura i praca w małych grupach według mnie mogłyby pomóc w polskiemu szkolnictwu, tak, gdzie mamy znowu spore problemy, jak Państwo wiecie. Tutaj sesja jest na temat jakoś wolontariatu. Harcerstwo to jest oczywiście też wolontariat, ale to jest coś więcej. To jest jakiś ruch społeczny, to jest też pewien styl życia. Oczywiście od ostatnich 20 lat, no, szczególnie od ostatnich 20 lat, młodzież ma bardzo dużo propozycji, różnych kółek zainteresowań, basenów i tak dalej. Natomiast harcerstwo jest jakoś tam szczególne pod tym względem, że tym harcerzem ma się być przez całe życie, tak? Czyli na tej nauce gry na gitarze i na kółku z geografii i na jakimś innym wyjeździe. Oczywiście różnie to bywa. Też niestety często rodzice nie do końca to rozumieją. Traktują raczej harcerstwo jako tani wypoczynek plus ewentualnie jedno z tych wielu kółek zainteresowań. Ostatnie 20 lat to jest olbrzymi spadek liczebności harcerzy. Harcerzy jest 10 razy mniej niż 20 lat temu, ale nadal to jest ponad 100 tysięcy dzieci w Polsce i młodzieży. Ponad 100 tysięcy. W akcji letniej w 2010 roku uczestniczyło ponad 80 tysięcy harcerzy. Ten brak kadry, szczególnie na wsiach i w małych miasteczkach, wynika ten brak harcerzy i spadek liczebności harcerzy wynika też z braku kadry, szczególnie w małych miasteczkach i na wsiach. Z mojej perspektywy, z moich obserwacji wynika, że tam, gdzie jest kadra, gdzie znajdują się osoby dorosłe, które organizują harcerstwo, tych chętnych nie brakuje. Tak więc tutaj to harcerstwo według mnie daje pracę w małych grupach, uczy tej pracy w małych grupach, zasad demokracji, podejmowania wspólnie decyzji, brania odpowiedzialności za siebie, za innych. Czego ja się nauczyłem, no to właśnie tej pracy z ludźmi i jakiejś organizacji pracy w swojej życiu zawodowym, w swoim życiu społecznym. Też w pracy nauczyciela. Jestem nauczycielem katechetą w szkole, w liceum warszawskim i szczerze mówiąc pedagogizacja na uczelni dała mi jakąś wiedzę teoretyczną, natomiast praktyki nie dała. To dało mi harcerstwo. Harcerstwo też daje pewien taki zasób relacji międzyludzkich, znaczy uczy relacji międzyludzkich. Te relacje są bardzo ważne. Te przyjaźnie z harcerstwa trwają przez całe życie. Dobrze, to już koniec, tak? Skończy mi się czas. Dziękuję bardzo. Wielu rzeczy harcerstwo nauczyło dyscypliny czasowej również. Dokładnie
wówczas. Chciałem powiedzieć, że z tymi stereotypami, uproszczeniami, wizjami to sprawa jest poważniejsza niż się wydaje, bo warto przypomnieć, że w 2003 roku, jak polski ustawodawca postanowił w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dać tak zwaną legalną definicję wolontariatu, to stworzył ją taką, że harcerze się nie załapali. Trzeba było dopiero nowelizacji, żeby, tak powiem, porządek rzeczy właściwy przywrócić. Teraz pani Joanna Krupska, która jest zaangażowana w stowarzyszenie, które propaguje wartości rodzinne, ale też próbuje dbać o takie realne interesy rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, reprezentuję Związek Dużych Rodzin 3+. I powiem, że no, moja droga do tego stowarzyszenia i do tego zaangażowania wiodła przez moje życie rodzinne z moim mężem Januszem. Mamy 7 dzieci. I ja przez kilkanaście lat zajmowałam się wychowywaniem moich dzieci. Myślę, że to była ciężka praca, ale jednocześnie praca, którą szalenie lubiłam. I uważam za pracę niezwykle twórczą. Mówię o pracy w domu. Ale po pewnym czasie, tak jak już trochę zaczynało się robić więcej miejsca na myślenie, bo jak są małe dzieci, to nie wiem, czy czasami jest tyle pracy, że trudno myśleć o sprawach społecznych, to zaczęliśmy myśleć z Januszem o tym, że w zasadzie to państwo nas nie lubi, nas to znaczy rodzin wielodzietnych. No, że ja pracując w domu jednak bądź co bądź ciężko, emerytury mieć nie będę, że no, mimo że wychowuję dzieci w domu nawet w okresie przedszkolnym, a nawet niektóre zerówki prowadziłam, to żadnych dofinansowań nie otrzymuję, a ci, którzy prowadzą dzieci do przedszkola, no jednak są z podatków naszych dofinansowań. Wydawało nam się takie różne rzeczy jakoś takim wyrazem no, braku zrozumienia dla pracy rodzin w domu. No i tak zaczęliśmy jakoś rozmawiać z innymi rodzinami. Tak się złożyło, że akurat na ulicy było też parę rodzin wielodzietnych. Też żeśmy tak sobie siadali nieraz i wspólnie narzekali, jak to państwo nas nie lubi. A potem żeśmy też spotkali inne rodziny z innych podmiejskich okolic. Tutaj nawet są na sali Teresa Kapela i Ania Andrzejewska, widziałam. I żeśmy zaczęli wspólnie sobie tak biadolić. Teresa miała pomysł, żeby stworzyć takie wspólne wiadolenie w internecie. No i z tego właśnie porozumiewania się między rodzinami wielodzietnymi zaczął się rodzić coraz większa świadomość tego, że, no, że w zasadzie to państwo polskie nas nie traktuje poważnie. No i biadolenie zaczęło się trochę przeradzać w coś w rodzaju gniewu. A potem z tego gniewu wynikło myślenie już bardziej konstruktywne, że jednak coś trzeba zrobić z tym. No i taką pierwszą konkretną rzeczą, jaka się zrodziła, to było zorganizowanie konferencji w Sejmie. To nam się udało i to było pierwszy nasz sukces, że żeśmy wypowiedzieli nasze refleksje na temat sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce i na temat ich traktowania. Zostały zaproszone także osoby z zagranicy, bo też skonstatowaliśmy, że państwo polskie bardzo odbiega od innych krajów europejskich w zakresie traktowania rodziny. To znaczy na tamtym etapie, kiedy jeszcze nie było ulgi rodzinnej, było po prostu wyraźnie antyrodzinne, a szczególnie to dotykało właśnie rodzin wielodzietnych. No, po tej konferencji postanowiliśmy sformalizować nasze działania, zawiązać stowarzyszenie i dołączyć się do federacji takich stowarzyszeń dużych rodzin, takiej federacji europejskiej, której zresztą sekretarz generalny tutaj z nami jest, pan Raul Sanchez wczoraj, czy dzisiaj też miał swoje wystąpienie.
Powstało więc stowarzyszenie i później jakby troszkę wypadki się już trochę same toczą. Kolejne konferencje organizowaliśmy w sumie 4 w Sejmie. Opiniowanie ustaw, lobbowanie ulgi rodzinnej na początku to był nasz priorytet, rozmowy z panem premierem Kaczyńskim, z politykami, z posłami. Później zauważyliśmy, że polityka rodzinna to nie tylko rozmowy na poziomie rządowym czy parlamentarnym, ale to są także posunięcia na poziomie samorządowym. Także zaczęliśmy działania także lokalne. Pierwsza karta dużej rodziny z inicjatywy środowisk wielodzietnych powstała w Grodzisku Mazowieckim w 2009 roku, zaczęła funkcjonować i ona pociągnęła za sobą karty następne. Karta dużej rodziny to jest, proszę Państwa, taki zestaw zniżek dla rodzin wielodzietnych. One dotyczą komunikacji miejskiej, one dotyczą wyjść na basen, do kina, no bo proszę sobie wyobrazić, jak w rodzinie jest na przykład 10 dzieci, to wyjście do kina to jest bardzo poważna inwestycja rodzinna, poważny wydatek w budżecie rodzinnym. Więc no, to bardzo jest istotne, że wprowadzenie zniżek na baseny, do kina, do teatrów umożliwia rodzinom dużym wyjście wspólne, albo przynajmniej części dzieci. Także proszę Państwa, po Grodzisku zaczęły wprowadzać karty dużych rodzin, też najczęściej z inicjatywy właśnie środowisk naszego związku. Tychy, Gdańsk, Łowicz, Sandomierz, Sopot, ostatnio Lublin, Zielonka, Piaseczno. Tych kart w Polsce mamy na dzisiejszy dzień 19. Wiemy o kolejnych 6 samorządach, które się do tego szykują. Ale oprócz takiego kierunku właśnie współpracy z samorządami mamy także taki kierunek tworzenia się, bym powiedziała, no, takiej siatki lokalnej, bo okazuje się, że no, potrzebna jest integracja środowisk rodzin wielodzietnych, bo od roku w naszym statucie jest taka możliwość, żeby zakładać koła, a mamy po roku tych kół już na dzień dzisiejszy 15. Więc też przed nami teraz stoi nowe zadanie integracji tych kół i takiej działalności właśnie lokalnej w Polsce, tworzenia ruchu ogólnopolskiego, który ma swoje środowiska lokalne. Obok tego, proszę Państwa, taką ważną rzeczą dla nas jest to, że zgłaszają się do nas całej Polski rodziny, którym naprawdę jest strasznie ciężko. I chociaż początkowo mieliśmy takie założenie, że nie udźwigniemy spraw charytatywnych i że kierujemy się w kierunku takiej lobbowania zmian wizerunku rodziny wielodzietnej, pracy z mediami, pracy z politykami, w kierunku właśnie zmieniania prawodawstwa rodzinnego, to jednak te sprawy dotyczące rodzin w trudnej sytuacji także stają się dla nas jakąś też kolejną ścieżką, którą wchodzimy. Rodziny wielodzietne, no ponieważ trzeba w nich dzielić swój dochód na wiele części, są najuboższą grupą ludności w Polsce i czasami no, spotykamy się z takimi bardzo trudnymi sytuacjami. Współpracujemy z Fundacją Familionu. No i poszukujemy różnych dróg na to, jak pomóc konkretnym rodzinom, którym jest bardzo trudno. Taką ciekawostkę powiem Państwu, że najbardziej liczną rodziną, która do nas się zgłosiła, to rodzina, z która ma aż 21 dzieci. I to jeden mąż i jedna żona dla wszystkich tutaj niepewnych tego, jak to wygląda.
No i jak pomóc tym rodzinom, które na przykład z kilkanaściorgiem dzieci mieszkają, nie wiem, na 22 metrach? No strasznie trudne sytuacje, bo z punktu widzenia jakby prawodawstwa Polskiej Rzeczpospolitej w zasadzie nic nie można zrobić. Po prostu takie jest prawodawstwo, że tym rodzinom praktycznie no, te zasiłki, które są po prostu głodowe. To jest pomoc, która jest absolutnie niewystarczająca. Więc chociaż lobbujemy sprawy polityki rodzinnej, także sprawy polityki socjalnej stają się dla nas także jakoś leżą nam na sercu. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby działalność ta nasza była odpłatna, ale jest to w sferze naszych bardzo dalekich marzeń. Te rodziny, które się zaangażują, zazwyczaj mają bardzo dużo dzieci. Średnia w zarządzie to jest ponad 6 dzieci, więc też się nie przelewa najczęściej, ale pracujemy wyłącznie społecznie. Nie wiem, jak długo można to pociągnąć, bo jest to kwadratura koła. Natomiast tak jest. Mam nadzieję, że kiedyś też będzie taki czas, kiedy pieniądze będziemy mogli mieć i wtedy będziemy musieli też zmienić formę naszej działalności, na pewno sprofesjonalizować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz ksiądz Jan Kaczkowski, który zaangażowany jest w działalność hospicyjną. Ruch hospicyjny to jest taki przykład działalności społecznej, że gdyby nie właśnie zaangażowanie w tej formie, to właściwie osoby terminalnie chore byłyby w Polsce pozostawione bez opieki, bo akurat tutaj państwo jest niezwykle, niezwykle dziurawe. To prawda, proszę państwa. Ja się nazywam Jan Kaczkowski, ale moje wystąpienie ma się skupić wokół wolontariatu osób wykluczonych społecznie. Bardzo dziękuję panom z obsługi technicznej, że uratowali moją prezentację, która była w jakiejś prastarej formie, że ona ożyła. Otóż krótka historia. Mówimy o osobach wykluczonych społecznie i proszę wyobrazić sobie, że życie społeczne dzieje się także poza Warszawą i poza wielkimi miastami. I tak to ja, zwykły ksiądz diecezjalny, taki z pierwszej linii, trafiłem do Pucka, miasto niby nad morzem, ale miasto społecznie niezwykle zdegradowane. I zacząłem uczyć w zawodówce, więc tutaj doświadczenie Karola nieprzygotowania do występu przed młodzieżą, szczególnie specyficzną, no, było i moim udziałem. W każdym razie to były czasy, kiedy w Pucku zlikwidowano jeden oddział szpitala wewnętrznego. Ja, będąc także kapelanem tego szpitala, zobaczyłem, że osoby w stanie terminalnym pozostały po prostu bez opieki. Udało się zorganizować hospicjum domowe, a w międzyczasie pracowałem w zawodówce, ponieważ to był okres mniej więcej wtedy, kiedy była ta słynna afera z wkładaniem kosza na głowę nauczycielowi. Ja byłem bliski tego typu sytuacji z moimi ogrami, które zdjęcie państwu przedstawiam. Wyobraźmy sobie taką typową zawodówkę z chłopakami z kapturami na głowie. I w tym wszystkim ja z moim jednym okiem minus 17, który ciągnie ledwo jedną nogę i generalnie jestem przegrany na wejściu. Ponieważ nie byłem w stanie stworzyć dla nich klubu bokserskiego, bo nie jestem bokserem, jestem asportowy. A że prowadziłem hospicjum, więc zacząłem ich delikatnie wciągać do wolontariatu hospicyjnego przede wszystkim jako wolontariuszy technicznych, którzy potrafili skręcić łóżko, zawieźć moim albo innym pożyczonym samochodem w ramach hospicjum domowego do kogoś, który był w terenie. I tak z tego, mogę następne zdjęcie? O, to jest mój synek. I tak z tego zrobił się cały zastęp ludzi, którzy rzeczywiście bardzo przylgnęli i do hospicjum, i paradoksalnie też jakoś do mnie. Zacząłem się angażować, ponieważ tam było mnóstwo problemów z narkotykami i innymi rzeczami, zacząłem się angażować jako tak zwany czynnik społeczny i wstępuję do spraw sądowych. I dlatego jestem specjalistą od ustawy przeciwdziałaniu narkotykom. I
oni jako wolontariusze zaczęli cudownie działać. Proszę wyobrazić sobie, że to nie było pochylenie się z głęboką troską nad umierającym człowiekiem w duchu personalizmu chrześcijańskiego. Tylko że jedziemy sobie z takim, umówmy się, eufemistycznie, nie do końca delikatnym chłopakiem w nocy do chorego. On ze mną wchodzi, pomaga technicznie, mówi: nazywam się Arek, a teraz będę przekładał pani nogę. Więc to było wzruszające, ponieważ oni uczyli się wrażliwości i tak naprawdę zachowali się jak z podręcznika wolontariatu. I później wsiada ze mną do samochodu i mówi: proszę księdza, zamiast jakiejś górnolotnej refleksji, proszę księdza, dobrze, że tam byliśmy, nie? Dobrze. Idźmy dalej. Problem takiego wykluczenia społecznego pokazuje, o, to są właśnie moi wolontariusze, którzy gdzieś montują łóżko u pacjenta w domu, no bo ja jestem i asportowy, i atechniczny. Jak ja bym zmontował łóżko, to ten pacjent by się złożył w tym łóżku. Ja jestem z zawodu bioetykiem, ja go umiem pocieszyć, umiem powiedzieć, co będzie dalej z tą chorobą, ale nie do końca nic więcej. Pójdźmy dalej. To jest cała grupa wolontariuszy, która wyrosła przy Puskim Hospicjum, którzy nie tylko angażowali się jako wolontariusze w takich codziennych akcjach, czy później już teraz w pracy w hospicjum stacjonarnym, ale to są ludzie, którzy zaczęli także tworzyć pewne lokalne struktury. Część z nich poszła w jakąś lokalną politykę, bardziej lub mniej udaną, ale zaczęli odkrywać taką swoją umiejętność aktywności na miejscu, budowania społeczności lokalnej. Idźmy dalej. Tutaj myślę, że nie złamię kariery duchownej mojemu przyjacielowi, drugiemu mojemu synowi, to jest ojca na syna, który został duchownym. To jest ksiądz Krystian, który, nie bójmy się tego powiedzieć, był w Pucku dealerem i jakby to młodzież powiedziała, grubo palił marihuany. Mam nadzieję, że państwo znają ten gest. A jako pedagodzy i zaangażowani katolicy powinniście znać. Zatem Krystian, także angażując się gdzieś tam w hospicjum, angażując się w pracę, w jakieś tam dzieła, które ja, no, postanowił zostać duchownym, no i szczęśliwie jest teraz duchownym, świeżo upieczonym. Szczęść mu Boże. Idźmy dalej. To jest zdjęcie mojego ukochanego wolontariusza, który aktualnie jest wolontariuszem, Patryk, który... Był taki tekst zresztą, jeden tekst do poczytania w internecie, ksiądz pyta, czy masz czas, a drugi tekst nie tak dawno, na ulicy nie ma Boga. Patryk pochodzi z naprawdę hardkorowej patologii i skazał go sąd na roboty publiczne w hospicjum. On oczywiście początkowo się tym w ogóle nie przejmował, strasznie mnie denerwował. Mamy coś wspólnego z sobą, z Patrykiem, bo jesteśmy niestandardowo piękni. Ale później w sposób cudowny wsiąkł w hospicjum i jego zaangażowanie, jego bliskość, jego miłość, jego taka dojrzała refleksja też nad sobą, jego zmiana, to jest po prostu coś, co kompletnie nas powaliło. On ma niezwykły talent kulinarny. I on wspaniale realizuje się w kuchni, teraz wysyłamy go na jakiś kurs kulinarny, on chce gotować w ramach kuchni śródziemnomorskiej. Ale to jest wspaniała przemiana człowieka, który tak naprawdę nie miał prawa się zmienić. Idźmy dalej. I ostatnią naszą wolontariuszką, którą rzeczywiście jest niezwykle blisko mojego sercu, także w ramach działania z osobami wykluczonymi, to jest Angelika. Staramy się nie podkreślać tego, że Angelika ma zespół Downa. Ona razem z Patrykiem, czyli Patryk, hardkorowiec, pracuje z Angeliką w kuchni, ale cudowna osoba, niezwykle wykluczona, która intelektualnie absolutnie nie odbiega od normy. Jest stygmatyzowana tylko i wyłącznie przez buzię. Ona skończyła normalnie maturę, poszła do szkoły policjalnej, ale wszyscy ją skreślali, ponieważ ona, no właśnie, była stygmatyzowana przez twarz. I przyszła do mnie z mamą i prosili o to, czy ona mogła być wolontariuszką. Jest cudowna, jest wspaniała, jest osobą o niezwykłej empatii. I tutaj chciałem też pozwolić sobie na pewną, żeby już nie było tak super słodko, na pewną refleksję.
Czy jako chrześcijanie, a zwłaszcza jako Kościół, jesteśmy przygotowani na to, żeby otwierać się tak naprawdę poza miłosierdziem, takim typowym miłosierdziem gminy na osoby wykluczone, na osoby niepełnosprawne? Proszę Państwa, ja wiem, o czym mówię, ponieważ sam, będąc jakoś tam niepełnosprawny, chociaż takim się nie czuję, w Kościele otrzymałem najwięcej podeptania mojej godności jako osoby, otrzymałem w Kościele szczególnie od przełożonych. To jest pytanie, wielokrotnie pytano mnie, wielokrotnie robiono mi egzaminy z czytania, wielokrotnie gdzieś tam byłem poniżany. Ja sobie z tym doskonale poradziłem, stąd też ja nie jestem frustratem, jestem, można powiedzieć, kościelnie człowiekiem sukcesu. Zrobiłem doktorat, jestem bioetykiem, mówię do takiego szanownego gremium, ale ilość sytuacji, które mnie gdzieś w Kościele przejechały, były po prostu porażające i potworne. Jedyny sukces, który mi się udało gdzieś tam, no jeden z hierarchów powiedział, że prawdopodobnie będę ośmieszeniem kapłaństwa. No ale jakoś to ośmieszenie w sobie znoszę. W każdym razie później ten sam hierarcha, a był to biskup, ten sam hierarcha niejako mnie przepraszając po kilku latach przyszedł do mnie i zapytał się, czy warto przyjąć do seminarium chłopaka na wózku. Oczywiście ja powiedziałem, że warto, tylko trzeba wobec niego stawiać wymagania dokładnie takie same jak wobec innych. Oczywiście go nie przyjął, ale sam fakt, że zapytał, a nie skreślił od razu, i tak jest ogromnym postępem w polskim Kościele wobec osób wykluczonych społecznie. Bardzo dziękuję księdzu i ostatni na naszej tutaj przy stole. Mogę powiedzieć w ten sposób, że ruch Światło Życie, jeden z ruchów religijnych, to jest przykład takiego właśnie wolontariatu, pewnej służby, zaangażowania, które zupełnie ucieka statystykom. My mamy takie statystyki, które mówią, że jesteśmy ciągle na końcu Europy, jeśli chodzi o procent zaangażowanych osób w życie publiczne, ale na przykład Stowarzyszenie Klon raz jeden w swoich badaniach uwzględniło zaangażowanie w ruchach religijnych i nagle nam bardzo statystyki skoczyły do góry, ale niestety tylko w jednym roku. Potem żeśmy już znowu, definicja była badawcza, taka bardziej ostrzejsza i znowu to było niezauważane, a to jest rzeczywiście też taki, można powiedzieć, ogromny potencjał. Bardzo proszę. Krzysztof Jankowiak, jestem właśnie z Ruchu Światło Życie, razem z moją żoną jesteśmy odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło Życie. No właśnie, myślę, że na pierwszy rzut oka ruch religijny, grupa religijna niekoniecznie kojarzy się z wolontariatem i aktywnością obywatelską. Proszę o moją prezentację. Jednak w ruchu oazowym ten rys jest zaakcentowany bardzo mocno. Choć w naszej praktyce posługujemy się nieco innym językiem najczęściej. Mówimy mianowicie o diakonii. Diakonia to jest greckie słowo oznaczające służbę. I cała formacja oazowa zmierza do diakonii. Prowadzona jest po to, by osoba odbywająca formację podjęła konkretną służbę. Celem naszego ruchu jest formacja dojrzałych chrześcijan i ten dojrzały chrześcijanin powinien podjąć służbę. Proszę o kolejny slajd. Tu na slajdzie jest figura Chrystusa Sługi z Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku nad Dunajcem. To jest ten ideał Chrystusa właśnie jako sługi, jest ukazywany członkom ruchu. Diakonia to jest jedno z kluczowych słów Ruchu Światło Życie. To oznacza zarówno służbę, jak i grupę osób należących do ruchu, które podejmują służbę na jakimś konkretnym polu. I diakonia może być podejmowana na rzecz Kościoła lub świata. Diakonia może mieć charakter ściśle religijny, na przykład diakonia modlitwy czy diakonia liturgiczna, ale może być skierowana na zewnątrz, diakonia miłosierdzia, diakonia wyzwolenia, diakonia życia, diakonia misyjna. Może być realizowana w ruchu Światło Życie, czyli w diakoniach tego ruchu, może być realizowana w Kościele i po prostu może być realizowana w społeczeństwie. Jeżeli człowiek, który przeszedł formację oazową, podejmuje służbę wobec innych,
możemy powiedzieć, że cel formacji został osiągnięty. Również wtedy, kiedy w tę służbę podejmuje poza strukturami ruchu. Chodzi po prostu o uformowanie człowieka gotowego do służby na rzecz innych. Nasz założyciel, ksiądz Franciszek Blachnicki, bardzo często powtarzał takie soborowe zdanie, że człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Proszę o kolejny slajd. Tak więc formujemy ludzi do służby, ale wspólnoty ruchu jako takie też podejmują służbę na wielu polach. Diakonia wyzwolenia to jest zaangażowanie na rzecz osób walczących z rozmaitymi nałogami, począwszy od alkoholizmu. Diakonia życia to służba na rzecz ochrony życia na każdym etapie, ale również służba na rzecz dobrego kształtowania ludzkich relacji, na rzecz dobrego przeżywania płciowości. Diakonia misyjna to jest szeroko pojęte zaangażowanie na rzecz misji. Jego elementem jest na przykład adopcja na odległość, czyli troska o dzieci w krajach misyjnych, które straciły swoich rodziców, najczęściej wskutek działań wojennych. Obok nich są zaangażowania ściśle religijne, ale to też jest służba przecież na rzecz człowieka, człowieka potrzebującego w najgłębszym wymiarze. Diakonia ewangelizacji niesie ludziom Boga, diakonia modlitwy otacza modlitwą najprzeróżniejsze sytuacje. Można powiedzieć, że ostatnie lata cechuje taki dynamiczny rozwój diakonii ruchu Światło-Życie. Kiedyś to było tak, że oaza formowała ludzi do zaangażowania, ale oni częściej to zaangażowanie znajdowali gdzie indziej. Teraz nadal tak jest, ale oprócz tego rzeczywiście istnieją diakonie ruchu i one podejmują coraz szerszą działalność. Proszę o kolejny slajd. Takie charakterystyczne cechy, jakie dotyczą zaangażowania podejmowanego w ruchu Światło-Życie. Po pierwsze to formacja, jak mówiłem, zmierza do zaangażowania, do diakonii, ale nie zaangażowanie jest czymś najważniejszym. Najważniejsza jest relacja z Panem Bogiem i temu przede wszystkim ma służyć formacja oazowa. Diakonia jest owocem zbudowania relacji z Bogiem. Kiedy ktoś przychodzi do ruchu oazowego, najczęściej nie myśli o tym, że będzie podejmował jakieś zaangażowanie. Często by uciekł, gdyby mu ktoś to powiedział na dzień dobry. Przychodzi się po to, żeby pogłębić wiarę, żeby znaleźć wspólnotę. Czyli pierwszą cechą jest to, że w ruchu oazowym budzimy pragnienie służby. Otwieramy jakby nowe przestrzenie przed ludźmi, którzy do nas przychodzą. Ale zarazem dbamy o właściwą kolejność, właściwą hierarchię wartości. Formacja prowadzi do diakonii, a więc najpierw jest formacja, a potem diakonia. Najpierw się buduje fundamenty, a potem wysyła ludzi do służby. To potem może być czasowo niedługo, kiedy szczególnie mamy do czynienia z ludźmi dorosłymi, którzy osiągnęli odpowiednią dojrzałość, ale fundament musi być położony. I co więcej, formacja się nie kończy. Każdy, również ten, który jest już zaangażowany w diakonię, nieustannie powinien się formować, odnawiać swoje życie duchowe, między innymi po to, żeby mieć siłę do zaangażowania, by się nie wypalić. I jeszcze jeden aspekt, żadna działalność nie może prowadzić do zaniedbywania swoich podstawowych obowiązków. W domowym kościele, czyli gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie, bardzo mocno podkreśla się, że najważniejsze jest małżeństwo i rodzina. Nic nie może odbywać się ich kosztem. Księża zaangażowani w ruch Światło-Życie mają się formować właśnie jako księża, odnawiać swoją duchowość kapłańską. I proszę o kolejny slajd, on wiąże się już z moim osobistym zaangażowaniem, właśnie zaangażowaniem w diakonię życia ruchu Światło-Życie. I moja droga do tego zaangażowania jest, można powiedzieć, w pewnym sensie typowa dla osób, które są zaangażowane w posługę poprzez ruch. Ja znalazłem się w ruchu Światło-Życie po prostu dlatego, że szukałem wspólnoty, że chciałem pogłębić moją relację z Bogiem. Ale już po krótkim czasie zacząłem podejmować bardzo konkretne zadania. Najpierw w skromnym wymiarze, jako animatora grupy formacyjnej. I to się wydaje niewiele i to w sumie było niewiele, ale to dla mnie jako wtedy młodego chłopaka była prawdziwa szkoła zaangażowania. Też w zakresie umiejętności współpracy z ludźmi. Ja muszę powiedzieć, że ja się czasem dziwię, kiedy widzę, jak różne osoby, które są zaangażowane gdzieś, współpracują z innymi ludźmi, robią jakieś błędy. I tak się dziwię, jak oni mogą popełniać takie podstawowe błędy, ale zaraz potem przychodzi refleksja, żebym nie był taki mądry, bo ja po prostu miałem szczęście. Ja zaangażowałem się bardzo wcześnie i popełniałem nawet gorsze błędy, tylko że właśnie była ta wspólnota oazowa, która mnie tego uczyła. Uczyła mnie pracy z ludźmi, uczyła mnie organizowania, zaangażowania innych. I dzisiaj widzę, że takiego samego zaangażowania w ten sam sposób uczą się moje dzieci we wspólnocie oazowej. Więc ten pierwszy etap mojej posługi, służby na rzecz innych to było prowadzenie grupy formacyjnej.
A potem przyszedł czas na konkretną diakonię, właśnie na diakonię życia. I to też się odbyło taki, można powiedzieć, nie do końca typowy sposób, bo osoba, która tworzyła diakonię życia, po prostu poprosiła, żebym się w nią zaangażował. Ja nie czułem powołania do akurat takiej diakonii, no ale skoro jest potrzeba, no to trzeba się zaangażować. No i się zaangażowałem z tą intencją, że jak już się znajdą te osoby, które będą czuły to właściwe powołanie do takiej służby, no to wtedy one przejmą ode mnie to zaangażowanie. No i tak samo myślała, jak potem się zgadaliśmy niezależnie od siebie, tak samo myślała moja żona, wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, która też się w tą diakonię zaangażowała. No i najpierw byliśmy zaangażowani, a potem oboje odkryliśmy, że to jednak jest nasza droga, że to jest nasze powołanie. Na naszym weselu, nasze wspólnoty, jedna z wspólnot, w których byliśmy, śpiewała nam taką piosenkę na wzór takiej piosenki Czesława Niemena, Wspomnienie. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która mnie w diakonii życia zauroczyła. Kiedy zostaliśmy małżeństwem, nadal kontynuowaliśmy naszą obecność w ruchu Światło Życie i również obecność w diakonii życia. Zawsze to było pole naszego zaangażowania, ale to tak jak w życiu wspólnotowym bywa, czasem pojawiały się inne drogi zaangażowania. I nasze zaangażowanie w diakonię życia nieco się zmniejszyło w którymś tam momencie, no bo prowadziliśmy rekolekcje, zajęliśmy się też działalnością medialną. Ale co? Ale potem pojawiło się, znowu jakby ten sam schemat się powtórzył. Moderator generalny ruchu poprosił nas o podjęcie odpowiedzialności za centralną diakonię życia ruchu Światło Życie. Czyli znowu tak samo, zaangażowaliśmy się nie dlatego, że sami coś tam chcieliśmy robić, tylko że ktoś nas poprosił czy powierzył nam jakąś służbę. I taka jest droga naszego zaangażowania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz mamy czas na taką dyskusję bardziej otwartą. Także otwartą dla Państwa. Panie redaktorze, jak tam się rzeczy mają przy stoliku? Bardzo proszę. Jeszcze się bliżej, bo podobno stamtąd z daleka nie słychać, więc... Dobrze, więc zacznę od pytania prowokacyjnego z lekka, mianowicie o tym, czy wolontariat musi być w ogóle zorganizowany? Czy musi mieć w ogóle jakieś formy? Bo ten Miłosierny Samarytanin, że tak powiem tytułowy, no nie założył sobie jakiejś organizacji, tylko po prostu robił to, co robił. Czy w ogóle, czy może istnieć taki wolontariat, który nie ma żadnych form organizacyjnych? Co Państwo na to? Ja myślę zdecydowanie, że może istnieć i on na pewno w wielu wymiarach istnieje, zupełnie niezorganizowany. Tylko że później, kiedy wolontariat skupia się, tak jak na przykład, jak w przypadku hospicjum, w jakiejś konkretnej działalności, no to przynajmniej w tym niezbędnym minimum trzeba go jakoś ukierunkować. Chociaż ja zdecydowanie jestem przeciwny takiemu formalizowaniu wolontariatu przez tysiące kursów, zdobywanie sprawności i to nie jest przytyk do harcerzy. Ale wolontariat sprawdza się w działaniu i rzeczywiście czasami ta zbytnia kodyfikacja wolontariatu może mu szkodzić, więc ja jestem bardzo ostrożny. Dobrze, to pytanie następujące. I przepraszam, jeszcze tutaj pani chciała też do tego pytania dwa słowa. No, może chodzi o to, że są różne potrzeby i na różne potrzeby trzeba w różny sposób odpowiadać. To znaczy tam, gdzie potrzebna jest jakaś organizacja, to taką organizację trzeba powoływać i w niej mogą również służyć wolontariusze, czy wolontariusze częściowo płatni, stali wolontariusze. Natomiast są takie sytuacje, gdzie po prostu potrzeba takiego działania Samarytanina, który spotyka na swojej drodze kogoś, kto jest w potrzebie i wtedy nie czeka na żadną organizację i tak jak tutaj była mowa, zaczyna reagować. Czasami z tego się rodzi jakaś organizacja, czasami po prostu jedna sprawa jest załatwiona i szuka następnej osoby. Nam się rozwija dyskusja do tego pytania, to jeszcze damy szansę księdzu Andrzejowi, dobrze, i potem przejdziemy do następnego.
Ja wiem, że pytania są ważne, ale czasem liczą się też odpowiedzi. Otóż ja mam wątpliwości, czy przykład miłosiernego Samarytanina może być użyty, czy historia o miłosiernym Samarytaninie może być użyta jako przykład wolontariatu niezorganizowanego. Żeby nie wdawać się w dyskusję szczegółową, a więc zajmującą dużo czasu, pragnę przypomnieć, że ten człowiek zaangażował innych ludzi, tego właściciela gospody, któremu dał pieniądze. A więc zaczął tworzyć pewien system, zaczął organizować wokół tego potrzebującego pewną pomoc, która nie miała wprawdzie cech instytucji, ale miała cechy organizacji. Więc myślę, że przykład jest nie do końca trafiony. Dobrze. To teraz takie... Już, na, już tutaj, że tak powiem, dostałem dyskretny sygnał, żeby się zmierzać ku końcowi, no więc zmierzam, ale tylko w skrócie jeszcze w nurcie pewnych pytań prowokacyjnych. Mianowicie, ja zachowam się tutaj taki ksiądz, który narzeka, że wierni nie przychodzą do kościoła i słuchają ci, którzy przychodzą. Więc ja zapytam, przepraszam, ale właśnie pani zniknęła, ale może mimo wszystko pani Joanna Krupska, bo to w zasadzie było głównie do niej, ale generalnie to jest pytanie od osób, które same są zaangażowane w tego rodzaju. Skąd się bierze słabość organizacji rodzinnych w kraju, w którym rodzina jest tak, że tak powiem, eksponowana? Bo ci, którzy się tym zajmują, twierdzą, że w Polsce z tym jest dość słabo. Z czego to się bierze? Czy to można jakoś właśnie, może panie, państwo, którzy się w to zaangażowali? Ja myślę, że zbierze się to stąd, że rodzice, że w ogóle chyba rodzice najbardziej czują się niereprezentowani przez rząd, przez władzę, ponieważ wszystkim się wokół wydaje, tak bardzo uogólniam, że każdy wie najlepiej, co naszym dzieciom jest potrzebne. Każdy w kraju, kto już jest wyżej na stanowisku, czuje się ekspertem w każdej sprawie i właściwie stawia sobie za cel coś zmienić, coś poprawić, wprowadzić nowy podręcznik. W praktyce okazuje się, że często to jest lobbowanie konkretnych wydawnictw, konkretnych instytucji, a naprawdę z dobrem dzieci, z dobrem rodziny ma niewiele wspólnego. I właśnie stąd myślę, że też takie duże zaangażowanie ludzi w naszą akcję, ponieważ ludzie zauważyli, że wreszcie my rodzice musimy zacząć o swoje prawa walczyć, bo jest wiele organizacji, które są jakoś hierarchicznie poukładane. My rodzice, oprócz właśnie takich stowarzyszeń pojedynczych, nie jesteśmy za bardzo skupieni w jakichś organizacjach, a mimo to, jeżeli czujemy, właściwie chyba dlatego, że czujemy, że nikt nas nie reprezentuje wyżej, sami próbujemy się w jakiś sposób zorganizować. Dziękuję. Ale może to właśnie jest dobrze, bo mi się wydaje, że w społeczeństwie obywatelskim właśnie trzeba się organizować po to, żeby wypowiedzieć te swoje potrzeby, a nie czekać, że ktoś... No, kiedyś to było tak, że w ogóle nic nie można było robić, trzeba było czekać, czy ci na górze coś zrobią. Teraz na szczęście, i to jest wartość dodana, bo dlatego, że państwo się organizują i to samo w sobie zwiększa wasze, nasze, prawda, poczucie uczestnictwa w tym, co się dzieje. A nie, że dadzą super, a nie dali, no to fatalnie. No, tak właśnie, no to jest przykład działania. Tak jak państwo to zrobili. Tak, tylko właśnie najważniejsze jest to przebicie się do mediów. Tutaj państwu Elbanowskim się to bardzo dobrze udało, ale też poniekąd dlatego, że pan Tomasz był dziennikarzem i miał trochę doświadczenia. Ale większość ludzi nie ma bladego pojęcia, jak z konkretną inicjatywą się przebić dalej. Właściwie jeżeli się nie jest na pierwszych stronach gazet, to właściwie niewielu dziennikarzy interesuje, co zwykły człowiek ma do powiedzenia. I tutaj jest właśnie ta blokada, no co to kogoś obchodzi, że ja mam problem. I właśnie ludzie szukają, jak trafić do tego, żeby ze swoją ideą się przebić. I tu jest właśnie jakaś taka blokada. Proszę. Dobrze, teraz... No właśnie. Chciałbym... Mail, internet. Dobrze. Chciałbym teraz zaproponować na zakończenie taką jedną myśl, która byłaby puentą tego naszego spotkania. I chciałbym, żebyśmy na chwileczkę zwrócili uwagę na jedną rzecz. No właśnie, ten nasz dobry Samarytanin jest zapamiętany przede wszystkim przez to, co zrobił.
że pomógł osobie w potrzebie. Natomiast istotne okoliczności tej przypowieści są również takie, w jaki sposób on to zrobił, w jakich okolicznościach i z jaką intencją. Tak naprawdę ta intencja i te okoliczności to jest między innymi to, że szedł i nie minął. Tam wcześniej były powiedziane osoby, które szły i minęły. I ten rys właśnie taki obywatelski tego zaangażowania polega na tym, że tak, żeście tutaj państwo opowiadali tak w sposób taki właśnie, że to się jakoś było przy okazji pewnych rzeczy, które się naturalnie toczyły. A to mieliśmy dzieci, które posłaliśmy do szkoły, a to to, a to tamto. I to zaangażowanie wychodziło. Ale to było to przekroczenie tej mojej prywatności. I właśnie chodziłoby o to, żeby tą prywatność przekraczać. Żeby to nie było tak, że tylko na moim własnym ogródku to, co mnie dotyczy osobiście. Ale tu była właśnie mowa o organizacjach, to zaczął od ksiądz Andrzej i właściwie wszyscy państwo, żeście to pociągnęli, że te organizacje są potrzebne przede wszystkim po to, żeby kształtować tą postawę. Takiego właśnie, taką zdolność, taką trwałą dyspozycję do tego, żeby tą prywatność w zwykłych okolicznościach życia przekraczać. Bo to rzeczywiście jest, było tak, że ten Samarytanin wcale nie był na jakiejś corocznej akcji obchodzenia przytułków i w związku z tym znalazł kogoś. On po prostu był w drodze. Nie wiemy, co dokładnie zamierzał zrobić, ale w każdym razie zobaczył, przystanął i pomógł. W dodatku pomógł nie tak na zasadzie, a powiem dobre słowo czy coś, tylko to była pomoc zorganizowana. On tam przypilnował, żeby to było logiczne i zakończyło się, no, nazwijmy to sukcesem. I to jest też tak, że państwo się opowiadali właśnie, że taki stereotyp, że wolontariat, zaangażowanie społeczne to jakieś takie niezorganizowane. To jest bardzo zorganizowane. Chcę dopowiedzieć, że jeszcze miłosierny Samarytanin monitorował to, co się dzieje, tak? Sprawdził. Tak, czyli tak, no był człowiekiem, który zastosował techniki ewaluacyjne. Także chcielibyśmy powiedzieć, że mamy nadzieję, żeśmy zobaczyli tu właśnie tych naszych dzisiejszych, no, dobrych Samarytanów w bardzo różnych rolach społecznych, ale właśnie z pewną taką misją. I kończąc, chciałem po prostu powiedzieć, tak odnoszę się do przesłania naszego całego kongresu, że dobry Samarytanin to dobry obywatel. Bardzo dziękujemy.